Dobry wieczór, Marlena Nowakowska. Zapraszam na główne wydanie informacji Telewizji Republika. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji jest już opublikowany w Dzienniku Ustaw. Aborcja eugeniczna niezgodna z polskim prawem. Otwarcie muzeów i sklepów w galeriach handlowych. Koniec godzin dla seniorów. Rząd znosi część obostrzeń sanitarnych i przedłuża istniejące. Szymon Hołownia idzie w ślady Palikota, polityk celebryta skręca ostro w lewo. Trybunał Konstytucyjny przedstawił uzasadnienie wyroku z 22 października 2020 roku w sprawie dopuszczalności aborcji. Centrum Informacyjne Rządu poinformowało o natychmiastowym opublikowaniu orzeczenia Trybunału w Dzienniku Ustaw. Tym samym z dniem 27 stycznia 2021 przeprowadzenie aborcji z przyczyn eugenicznych jest w Polsce niezgodne z prawem. Magdalena Bałkowiec. Parlamentarzyści Konfederacji, którzy także podpisali się pod wnioskiem posłów do Trybunału Konstytucyjnego, wskazują na konieczność zmian w prawie, tak by wsparcie dla rodziców dzieci z niepełnosprawnościami było zdecydowanie większe. Trzeba natychmiast znieść przepisy zabraniające pracować osobom pobierającym świadczenie opiekuńcze na opiekę nad dzieckiem niepełnosprawnym. Trzeba znieść kryteria dochodowe, które są za nisko zawieszone na wsparcie na sprzęt rehabilitacyjny, rozszerzyć refundację świadczeń rehabilitacyjnych i sprzętu rehabilitacyjnego, wprowadzić realny system opieki wytchnieniowej. Z kolei Lewica złożyła dziś projekt ustawy dopuszczający możliwość przerywania ciąży do 12 tygodnia oraz możliwość bezpiecznego przerywania ciąży po 12 tygodniu życia, jeżeli płód jest uszkodzony albo jeżeli kobieta zaszła w ciążę poprzez gwałt. Jeżeli kobieta chce przerwać ciążę, to powinna mieć prawo do tego zrobić to w godnych warunkach, przy najlepszych rozwiązaniach medycznych, jakie są dostępne współczesnej wiedzy naukowej. Jeśli kobiety nie chcą przerwać ciąży, muszą dostać odpowiednią opiekę. Jak mówił dziś poseł Prawa i Sprawiedliwości Marek Ast, wkrótce ma się pojawić rządowy projekt dotyczący zwiększenia pomocy dla rodzin wychowujących dzieci z niepełnosprawnościami. Myślę, że lada moment też ze strony rządu usłyszymy konkretne propozycje. Od orzeczenia wyroku Trybunału Konstytucyjnego do publikacji minęły ponad 3 miesiące. I Trybunał, i może obóz rządowy doszły do wniosku, że no, tą żabę trzeba w końcu zjeść. To znaczy, że tu się nic mądrego nie wymyśli. Im dłużej orzeczenie nie będzie publikowane, tym jakby prestiż tej instytucji będzie stał niżej, no bo to będzie świadczyło o jej zupełnej instrumentalizacji. Już wczoraj wieczorem po opublikowaniu uzasadnienia do orzeczenia Trybunału rozpoczęły się kolejne protesty strajku kobiet. Tylko w totalitaryzmie, czy to komunistycznym, czy nazistowskim, decyduje się, że pewne życia są nieprzydatne społeczne, można je usunąć, likwidować i tak dalej. Ja przypomnę, że ta tradycja jest niestety kontynuowana w zachodniej Europie, gdzie nawet najokrutniejsi mordercy nie są skazywani na karę śmierci, ponieważ kara śmierci została usunięta z kodeksu karnego we wszystkich krajach. Nie dotyczy ona oczywiście niewinnych istot, które są w łonie matki. Na dziś zaplanowano kolejne protesty strajku kobiet. Magdalena Bałkowiec, Telewizja Republika. Dziś w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyła się kolejna konferencja prasowa w sprawie obostrzeń sanitarnych. Rząd poinformował o zasadach bezpieczeństwa epidemicznego, które będą obowiązywać już od 1 lutego. Zwrócili się do nas przedsiębiorcy z apelem o zniesienie godzin dla seniora. Ponieważ otwieramy cały handel, otwieramy go z taką intencją, że jest tam zachowany reżim sanitarny, mamy wymóg zachowania dystansu, wymóg noszenia maseczek oczywiście, to również tutaj przychylimy się do tego apelu i te godziny dla seniora zostają zniesione od 1 lutego. Mamy sytuację, która rzeczywiście jest stabilna w Polsce. Musimy uwzględniać to, co dzieje się w otoczeniu międzynarodowym i zachować pewną rezerwę, jeśli chodzi właśnie o ten optymizm w podejmowaniu decyzji luzujących ze względu na pojawiające się nowe mutacje. Teraz na 2 tygodnie podejmujemy decyzję dopuszczającą instytucje kultury, galerie handlowe. I będziemy za 2 tygodnie podejmowali kolejną decyzję.
Ministerstwo Zdrowia podało nowe informacje o stanie pandemii koronawirusa w Polsce. Jest 7156 nowych i potwierdzonych zakażeń koronawirusem, a zmarło 389 osób. Zgodnie z danymi resortu zdrowia na COVID-19 zmarło 78 osób, a z powodu współistnienia tej choroby z innymi schorzeniami 311. Najwięcej zakażeń miało miejsce w województwach łódzkim, lubelskim i małopolskim. W ciągu doby wykonano ponad 47,5 tysiąca testów. Mimo problemów z dostawami szczepionki udało się zaszczepić ponad 1 000 000 osób. Tylko ostatniej doby zaszczepiono 60 tysięcy Polaków. Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę budżetową na 2021 rok. Tegoroczny deficyt może sięgnąć 82 miliardów 300 milionów złotych, co ma pomóc w zapewnieniu środków na wzmocnienie polskiej gospodarki dotkniętej pandemią. Budżet przewiduje, że dochody państwa w tym roku wyniosą 404 miliardy 400 milionów, a wydatki 486 miliardów 700 milionów. Wśród licznych komentarzy dotyczących wczorajszej publikacji uzasadnienia wyroku Trybunału Konstytucyjnego nie zabrakło głosu Szymona Hołowni, chociaż ten nowo upieczony polityk, a wcześniej gwiazdor jednej z komercyjnych telewizji, deklaruje przywiązanie do religii katolickiej, to jednak wypowiedzi lidera ruchu Polska 2050 oraz polityków przystępujących do tej formacji wskazują na podobieństwa z dokonaniami Janusza Palikota. Janusz Palikot, Ryszard Petru i Szymon Hołownia. Czy te postaci polskiej polityki mają ze sobą coś wspólnego? Okazuje się, że całkiem dużo. To jest taka partia, która ma zbierać elektorat, który z jakichś powodów nie chce głosować na Platformę, ale ma takie same poglądy i daleko od Platformy nie odszedł i na pewno nigdy nie zagłosuje na przykład na Prawo i Sprawiedliwość. A z drugiej strony ma zbierać takich bardziej naiwnych wyborców, którzy ciągle wierzą w to, że powstanie jakaś nowa siła. Nie za bardzo patrzą na nazwiska, wystarcza im nowe logo, nowa twarz lidera. Czym jest ruch Szymona Hołowni? To jest ogromne pytanie, bo ja myślę, że ten brak definicji jest zabiegiem celowym. To jest celowa taka paplanina na niebywale ogólnym poziomie. Szymon Hołownia korzysta z takiej renty, z takiej no, niebywałej jak dla polityka sytuacji, w której to on decyduje, kiedy on się wypowiada i o czym on się wypowiada. Natomiast zetknięcie z realną polityką będzie musiało zmienić tę sytuację. Podczas dzisiejszej konferencji prasowej Szymon Hołownia przedstawił program swojej partii. Głównym założeniem jest zmniejszenie wpływu Kościoła katolickiego na życie społeczne i polityczne w Polsce. Doszliśmy do punktu, w którym mamy w życiu publicznym na styku państwa i Kościoła bardzo dużo złego obyczaju. I politycznego, i duszpasterskiego. Zły obyczaj bardzo ciężko wykorzenić. Ale spróbujemy to zrobić. Przygotujemy kodeks dobrych praktyk dla pracowników, dla tych, którzy znajdą się w administracji rządowej. Na kim wzoruje się Hołownia? W żartobliwy sposób odpowiada poseł Adam Andruszkiewicz w filmie zamieszczonym na Twitterze. Panowie, no przecież to czysta demagogia jest. No i właśnie o to chodzi. To ma być wynik pracy tych wybitnych specjalistów? Jak najbardziej. Bo my zawsze będziemy dodawać, że wiemy jak to zrobić, bo nam najwybitniejsi eksperci poradzili. Chcemy dbać o swoje lokalne wspólnoty i o najbardziej potrzebujących. I wiemy, jak to robić. Skończy się marnowanie publicznego grosza i wieczne przekładanie terminów. Wiemy, jak to robić. Czy Szymon Hołownia wie, jak naprawić Polskę? Przyszłość pokaże. Dominik Gajda, Telewizja Republika. W najnowszym numerze tygodnika Gazeta Polska opublikowano kolejne informacje na temat śledztwa w sprawie byłego ministra transportu w rządzie PO-PSL Sławomira Nowaka. Wynika z nich, że krąg podejrzanych objętych śledztwem poszerza się o osoby związane bezpośrednio z Pawłem Grasiem, najbliższym współpracownikiem Donalda Tuska. Patryk Tymiński. Śledztwo w sprawie byłego ministra Sławomira Nowaka z Platformy Obywatelskiej zatacza coraz szersze kręgi. Na jaw wychodzą kolejne fakty dotyczące osób, którym postawiono zarzuty współdziałania wraz ze Sławomirem Nowakiem w zorganizowanej grupie przestępczej, a które były związane z układem towarzyskim skupionym wokół Donalda Tuska i Pawła Grasia.
Te nazwiska, które się pojawiają, to są nazwiska, które były bardzo wpływowe za rządów Platformy i PSL-u. Wpływowe, no, zasiadali po prostu ci ludzie na bardzo ważnych stanowiskach, stanowili to serce systemu bezpieczeństwa państwa. Sąd Okręgowy w Warszawie zdecydował, że Łukasz Z., który według ustaleń śledczych miał należeć do grupy przestępczej kierowanej przez Sławomira Nowaka, pozostaje w areszcie. Sąd nie zgodził się na zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci poręczenia majątkowego. Grzegorz W. dalej zostaje na wolności. Decyzje są prawomocne, ponieważ zapadły po rozpoznaniu zażaleń złożonych przez prokuraturę i obronę. Postępowanie prowadzone przez prokuraturę okręgową w Warszawie przeciwko Sławomirowi N. oraz innym osobom jest w dalszym ciągu kontynuowane. Obecnie w dalszym ciągu gromadzony jest materiał dowodowy. Ta sprawa jest rozwojowa, także prokuratura tutaj nie wyklucza kolejnych zatrzymań w sprawie. Obecnie w sprawie poza Sławomirem Nowakiem zarzuty usłyszało 10 osób. Dotyczą one m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, prania brudnych pieniędzy, a także powoływania się na wpływy. W areszcie obecnie przebywają dwie osoby. Tymczasowe aresztowanie stosowane jest wobec Sławomira N. oraz Łukasza Z. Sławomir Nowak jest wychowankiem Donalda Tuska. Bez tego byłego lidera Platformy Nowaka nie byłoby w polityce i nie byłoby go na tak eksponowanych stanowiskach. To jest taka najbliższa osoba, najbliższe otoczenie, najbliższy dwór Donalda Tuska, polityk do specjalnych poruczeń, jak trzeba było robić różne inne jeszcze rzeczy związane z przetasowaniami wewnątrz Platformy, to Nowak był jednym z tych, którzy byli bez w ogóle żadnych wątpliwości wiernym wykonawcą poleceń Donalda Tuska. Sprawę szczegółowo śledzi Dorota Kania, redaktor naczelna Telewizji Republika. Sprawa jest bardzo rozwojowa, ponieważ niewykluczone są dalsze zarzuty. W tej chwili przecież wnioski o areszt będą rozpatrywane przez sąd, ponieważ w pierwszej instancji sąd się nie zgodził na aresztowanie części osób. Sławomir Nowak pozostaje w areszcie do kwietnia. Tak długi okres stosowania najmocniejszego środka zapobiegawczego wskazuje na to, jak mocny materiał zebrała prokuratura okręgowa w Warszawie. Niewykluczone, iż areszt tymczasowy dla byłego ministra zostanie przedłużony. Patryk Tymiński, Telewizja Republika. Więcej na ten temat dowiecie się Państwo już dziś w programie Gry Tajnych Służb o godzinie 21. 30 lat temu, 28 stycznia 1991 roku, rozpoczęła się kontrola Najwyższej Izby Kontroli w Funduszu Obsługi Zadłużenia Zagranicznego. Afera FOZU, zwana matką wszystkich afer III RP, doprowadziła do wielomiliardowych defraudacji. Fundusz Obsługi Zadłużenia Zagranicznego powstał wiosną 1989 roku. Według rządzących wówczas Polską komunistów powodem powołania funduszu była możliwość skupowania długów, co w ostatecznym rozrachunku miało wpłynąć na zmniejszenie zagranicznego zadłużenia PRL-u. Okazało się jednak, że oficjalny cel działalności był tylko przykrywką do wyprowadzenia ogromnych ilości pieniędzy lokowanych w przedsięwzięciach kontrolowanych przez funkcjonariuszy wojskowych służb informacyjnych. Bardzo prawdopodobnym następstwem ujawnienia kulisów tej afery był nagły atak serca kontrolera NIK Michała Falcmana oraz tragiczna śmierć prezesa NIK-u Waldemara Pańko w niewyjaśnionym do dziś wypadku drogowym. Trwa konflikt pomiędzy Unią Europejską a koncernem AstraZeneca, który nie wywiązał się z terminowego dostarczenia szczepionek. Farmaceutyczny gigant twierdzi, że kontrakt, jaki został podpisany w sprawie dostarczenia leku, nie zobowiązuje do konkretnych dostaw, a jedynie do podjęcia wszelkich starań, aby je zrealizować. Paulina Bilińska. W związku z niewywiązaniem się z umowy zawartej pomiędzy firmą AstraZeneca a Unią Europejską w sprawie dostaw leku nie będzie przyspieszonego procesu szczepień w krajach wspólnoty. Brytyjsko-szwedzki koncern zapewniał, że dostarczy 100 milionów dawek w lutym i marcu. Jednak jak podaje Unia, najprawdopodobniej będzie to 30 milionów, czyli o 60% mniej niż pierwotnie ustalono. Nie tylko opóźnienia stanowią problem. Jak wskazują media, według umowy z AstraZeneca Wielka Brytania miała mieć pierwszeństwo dostaw z brytyjskich fabryk. Brak możliwości zapewnienia mocy produkcyjnej jest sprzeczny z literą i duchem naszej mowy w sprawie zakupu szczepionek koncernu AstraZeneca. Odrzucamy logikę kto pierwszy, ten lepszy.
To może działać w przypadku rzeźników, ale nie w umowach zakupu leku. W ostatecznej umowie zakupu nie ma klauzuli pierwszeństwa. Firmy farmaceutyczne mają moralne, społeczne i zadeklarowane umową obowiązki, których muszą przestrzegać. Opóźnienia w dostawach mają wynikać z problemów produkcyjnych w belgijskiej fabryce. Z problemem opóźnień w dostawie mierzą się obecnie wszystkie kraje europejskiej wspólnoty. Każdy z 27 krajów Unii Europejskiej otrzymuje pewną liczbę dawek proporcjonalną do jego populacji w stosunku do populacji europejskiej. Okres oczekiwania jest mniej więcej taki sam dla wszystkich. Jeśli więc występują opóźnienia w dostawach szczepionek w Europie, jest to problem dla wszystkich krajów wspólnoty. Wszystkich, bo wykracza poza europejskie granice. Z Ursulą von der Leyen rozmawiał również Justin Trudeau, premier Kanady. Szefowa Komisji Europejskiej oświadczyła, że oczekuje przeprowadzenia rejestru eksportu leku z unijnych fabryk, ma to jednak nie wpłynąć na dostawy do Kanady. Rozmawiałem z Ursulą von der Leyen, przewodniczącą Komisji Europejskiej, aby przedstawić nasze obawy. Wszyscy nie możemy się doczekać otrzymania dostaw szczepionek, które kupiliśmy w ramach tej umowy. Zostałem uspokojony informacją, że środki przejrzystości podjęte przez Unię nie wpłyną na dostawy koncernów Pfizer i Moderny do Kanady. Światowa Organizacja Zdrowia zapewnia, że wszystkie koncerny produkujące szczepionki pracują na najwyższych obrotach, aby uzupełnić przerwy w dostawie. Solidarność niekoniecznie oznacza, że każdy kraj na świecie zaczyna szczepienia dokładnie w tym samym momencie. Plan zależy od kraju, ale należy wspomnieć także, że nie mamy wątpliwości, że producenci pracują 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, aby wypełnić lukę w produkcji. Jestem pewien, że opóźnienie, które obserwujemy, zostanie nadrobione przez dodatkową produkcję w najbliższej przyszłości. Unia Europejska zażądała od AstraZeneca planu szybkiego dostarczenia preparatu, który Komisja Europejska zarezerwowała na pierwszy kwartał. Paulina Bilińska, Telewizja Republika. Po ciężkiej chorobie zmarł Ryszard Kotys, aktor filmowy i teatralny, reżyser i scenarzysta. W ciągu ponad 65-letniej kariery zagrał w ponad 40 serialach i 150 filmach fabularnych. Na dużym ekranie zadebiutował w 1954 roku u Andrzeja Wajdy w filmie Pokolenie. Jedną z ostatnich ról grał w serialu Świat według Kiepskich. Nowy selekcjoner reprezentacji Polski Paulo Sousa wczoraj spotkał się z Robertem Lewandowskim i prezesem PZPN-u Zbigniewem Bońkiem, a dziś po raz pierwszy odpowiadał na pytania dziennikarzy jako następca Jerzego Brzęczka. Portugalczyk swoją dzisiejszą konferencję rozpoczął od nawiązania do słów świętego Jana Pawła II. Nad siedzibą Polskiego Związku Piłki Nożnej, miejmy nadzieję, wreszcie, przede wszystkim nad reprezentacją Polski, zaświeciło słońce. Równo tydzień temu nowym szkoleniowcem naszej kadry został Paulo Sousa. Portugalczyk jednak dopiero dziś mógł oficjalnie przywitać się z polskimi kibicami i przedstawić pokrótce swój plan działania na naprawę gry biało-czerwonych. I plead with you, never... Modlę się z wami, aby nigdy, ale to nigdy się nie poddawać, nigdy nie tracić nadziei. Nigdy nie wątpić, nigdy się nie poddawać i aby nigdy nie tracić nadziei. Nie bójcie się. Jest to kraj pełny wiary. Jest to kraj, w którym rodzina jest zawsze na pierwszym miejscu, jest zawsze w życiu najważniejsza. Dlatego też starajmy się zbudować razem zespół, kadrę narodową, właśnie z wiarą, z nadzieją i z przekonaniem, że zwyciężymy. Więcej na ten temat już za moment w sporcie. Tymczasem ja się z Państwem żegnam. Życzę spokojnego wieczoru i do zobaczenia już o 22:50 w sumie dnia.